Tak, witam na następnym kawałku. Co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy w ogóle taki film, który jest efektem filmu o dezinformatorach. Ta część druga, w sumie ta dezinformacja strategiczna i tak dalej. Otóż wiecie, jak to wygląda? Jest takie przysłowie. Uderz w stół, a nożyce się odezwą. To jest rewelacyjne przysłowie, ponieważ świetnie sprawdza. Zrobiliśmy ten film o tych dezinformatorach, no i się jeden pojawił. Słuchajcie, już się jeden pojawi i on mówi jeszcze w dodatku, że udowodnijcie mi, że jestem dezinformatorem. Ale to też nie jest tak istotne. Najważniejsze to, że on się odezwał. Ale wiecie, na czym jeszcze polega ten cała rzecz dezinformatorska? Że niektórzy z nich, przynajmniej ten, który się odezwał, on bardzo dobrze był zorientowany w tej mapce rozbiorów Polski. To jest w sumie najważniejsze. I zobaczmy, tutaj teraz filmujemy ten uniwersytet i okazuje się, że dezinformatorzy, znaczy tych informacji też nie powiedzą na tym uniwersytecie. Natomiast ten dezinformator, który się pojawił, on świetnie był zorientowany w tej mapce, on nam dowodzi, on się wygadał na Skype'ie i to jeszcze, słuchajcie, parę lat temu, wygadał się na Skype'ie, że on wie, że Prusy Wschodnie, czyli Mazury plus Kaliningrad, czyli okręg kaliningradzki, ma należeć do Niemiec. Czyli tak się ma przesunąć granica, czyli on uwiarygodnił mapkę. Czyli co niektórzy dezinformatorzy bardzo dobrze wiedzą, jaki jest cel strategiczny wszystkich poczynań związanych z przesunięciem granic. Czyli powtórzmy, czego dezinformatorzy nie mówią? Nie mówią o mapce, która została podzielona, Polska, na mocy której ma powstać Judeopolonia, Polin, czy jak to się tam nazywa. Czyli my w tej chwili jesteśmy we Wrocławiu, czyli tutaj te tereny mają być niemieckie. Wiesz, to nie ma się co dziwić, że starostwo powiatowe już ma krzyżackie flagi, także tutaj żadna, załóżmy, Ameryka, to jest kwestia jakiegoś tam czasu. No i ten czas jest też mniej więcej określony. Z tego, co mi wiadomo jest, prezydentura kończy się na 2020 i wszystkie fundusze Unii Europejskiej też się kończą, te programy, na 2020. A więc ma to już jakieś tam przełożenie czasowe, a więc zostało nam 4 lata jakby tutaj do jakiejś zawieruchy albo trakcie zawieruchy, gdzie na mocy tej zawieruchy powstanie państwo żydowskie na ruinach Polski. To jest główny cel i praktycznie o tym nikt nie mówi. Dzisiaj na przykład, co serwują dezinformatorzy? Oni serwują takie rzecz, jak to się nazywa? Konsorcjum pod zarządem powierniczym i przyzwyczajają, że tutaj granice się nie zmienią i tak dalej, tu tego tam posuwają takie różne brednie. Natomiast mapka jest niedwuznaczna. Oni tej mapki takie coś jest w planach, no bo taka jest ich funkcja. To wszystko powoduje, że oni mają o tym nie mówić, oni nie mogą powiedzieć o tym tak zwanym celu strategicznym hybryd. O, i praktycznie, i dlatego no uderz w stół, a nożyce się odezwą, to jest świetna, świetna okazja właśnie, żeby sprawdzić co niektórych, jak oni funkcjonują. Czyli to by było na tyle, jeżeli coś przyjdzie jeszcze w temacie dezinformatorów, to powiemy. Także dziękuję, na razie.